Hej, cześć. Ja jestem KR. A to jest kolejny, 51. odcinek naszej serii na kanale pod tytułem Planescape Torment. Ostatnio zakończyliśmy swoją przygodę na gwarnym targowisku mieszczącym się w niższej dzielnicy, co zresztą mogliśmy przed chwilą posłyszeć. No i właśnie, przy okazji nagrywania poprzedniego epizodu zajmowaliśmy się głównie pomocą kobiecie imieniem Trista. Trista swego czasu zleciła nam pewne zadanie. Trafiła ona niesłusznie do niewoli, a to za sprawą przebiegłego Byrona Szpicera. Co łączy Tristę ze Szpicerem? No właśnie, swego czasu Trista zaciągnęła, właściwie chyba jej mąż, zaciągnął u Byrona dług, który następnie spłacił. Niestety mąż w niewyjaśnionych do końca okolicznościach zmarł. Najprawdopodobniej odpowiedzialny za to był właśnie Byron Szpicer. Tak przynajmniej wynikało ze słów strażnika Corvusa, z którym tutaj mieliśmy okazję się rozmówić, że tam chyba zamordował jakiegoś nawet kupca, przynajmniej było to podejrzane. Być może było to celem takiego większego jego planu, jakiegoś, nie wiem, może przejęcia rynku albo jeszcze czegoś innego. W każdym razie, tak jak wspomniałem, dług został spłacony, ale Szpicer najął innego mężczyznę imieniem Lenny, który tak się składa jest złodziejem, do tego, aby wykradł dokumenty potwierdzające spłatę długu z domu Triste, a następnie domagał się okazania ich od samej wspomnianej Triste. Kobieta, nie mogąc znaleźć dokumentów, finalnie wylądowała na rozprawie sądowej, którą oczywiście przegrała, bo nie mogła też udowodnić, że dług został spłacony. Także ona trafiła do niewoli, majątek został gdzieś tam odebrany i przekazany Byronowi Szpicerowi. No i wszystko pewnie skończyłoby się dla niego pomyślnie, gdyby nie fakt, że myśmy interweniowali. Udało nam się znaleźć dokumenty i tym samym finalnie Trista została uwolniona, odzyskała swój majątek, a Szpicer trafił za kratki. Taką przynajmniej mam nadzieję. Zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Oprócz tego jeszcze zajmowaliśmy się innymi zleceniami. Trochę ich było, a to tutaj trzeba było jakiegoś Sebastiona przekonać, by pomógł Dimitriemu, czyli jakiemuś zombiemu, którego wcześniej utworzył. No i tym też będziemy się dzisiaj zajmować. Jeszcze mieliśmy jakieś notatki dostarczyć do drukowania i tak dalej. Trochę tego było, także kilka dobrych uczynków też udało się spełnić. Ja się zastanawiam teraz, jaki powinien być nasz następny krok. Myślałem troszkę o tym, by może wykorzystać umiejętności Anny w kradzieży kieszonkowej do tego, aby buchnąć Żarowi jakieś zaklęcia, ale nie wiem, czy nam się to powiedzie. Moglibyśmy spróbować. Może jakieś pojedyncze sobie świśniemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to zda egzamin? Potrzebuje kilku zaklęć. Dobra, teraz tak. Mamy tutaj jakieś zwoje ociemniałości, zwój otwarcia, stożek zimna. Trochę tego jest, kurczak. Co by tutaj wybrać? Co to daje? Może taki zamęt? Może być ciekawie, zaklęcie czwartego poziomu. Bo łzy Elysium są trzeciego i one faktycznie fajnie działały. Ten nieznośny, szyderczy śmiech też wygląda dość osobliwie. Płaszcz ochrony? No to wszystko jest trzeci poziom, a te łzy Elysium na razie najbardziej mi się podobają na tym trzecim poziomie. Tu jest jeszcze stożek zimna piątego poziomu. Może coś takiego? Dobra, spróbujmy buchnąć stożek zimna. Ciach. Zobaczmy. O, powiodło się. Dobra. Czyli jednak. Dobra, podarujemy sobie ten stożek zimna
bezimiennemu i spróbujemy się teraz go nauczyć. Cyk, udało się. My chyba jeszcze nie mamy piątego poziomu żadnych zaklęć, tak mi się wydaje. No jeszcze nie. No ale może już niebawem. Nie wiem, ile też brakuje do następnego poziomu. No niby tak niewiele, z jakichś jeszcze 10 tysięcy punktów z hakiem. Jakieś tam 12,5 tak bardziej. Dobra. No to zmywamy się stąd, przynajmniej na razie. Zobaczymy, co jeszcze możemy tutaj zrobić. Odwiedzimy sobie na pewno Guild Spura. Przydałoby mu się zameldować o tym, że ta ulotka, którą mieliśmy dostarczyć do drukarni, została dostarczona i... No właśnie, widzę, że teraz chłopa nie ma. Szpicer faktycznie z ulic zniknął. Tu powinien być jeszcze Guild Spur. Jest. Pogadamy z nim sobie. Znowu do mnie przyszedłeś. No, musi być coś, co mogę dla ciebie zrobić. A czego nie może mój brat Deran, co? O, czyli Deran jest jego bratem. Deran to jest ten facet, który prowadzi targ niewolników. No i o dziwo muszę przyznać, że okazał się być całkiem w porządku. Jak na tak, no powiedzmy sobie, taką niezbyt atrakcyjną funkcję, którą pełni. Dobra, słuchaj, ogłoszenie wydrukowane. Wydrukował? O, wspaniale! No, wiedziałem, że można ci powierzyć to zadanie. Masz, zanieś tę wiadomość do kuźni, do Keldora z Durian. I jestem pewien, że to go ucieszy. A tobie wpadnie za to 100 miedziaków. Okej. Czyli teraz mielibyśmy jeszcze odwiedzić kuźnię, tak? Dobra, dziękuję. Chyba. Żegnaj. Zaktualizowałem mój dziennik. Zobaczmy. Gdy już zaniosłem przesyłkę Penowi szydercy, Gildspur licytator poprosił mnie, bym w zamian za 100 monet dostarczył wiadomość Keldorowi z Durian. Znajdę go w wielkiej kuźni. Ciekawe. Dobra, czyli właśnie to jest ten budynek, w którym jeszcze jako jedynym nie byliśmy. Tutaj w północno-zachodniej części mieści się ta wielka kuźnia, no i tak faktycznie zajmuje taką 1/4 dzielnicy, więc wyobrażam sobie, że w istocie jest wielka. Dobra, ale my tu jeszcze mamy jedno zlecenie, konkretnie chodzi o odwiedziny utrumniarza, czyli Hamrysa. Tam jest Dimitri. Dimitri to jest ten nieszczęsny zombie. O, a ciekawe jeszcze, czy Lenny miałby coś do powiedzenia na temat naszych poczynań. Widzisz Lenny'ego. Kiedy się zbliżasz, uśmiecha się. A, witaj, śmiałku. Słyszałem o Byronie i wielce się uradowałem. Szczerzy zęby. A, co mogę dla ciebie zrobić? A, czyli moglibyśmy ewentualnie poprosić go, aby nauczył nas sztuki złodziejskiej? No, ale to raczej nie bardzo. Mam kilka pytań? Powiedziałem ci wszystko, co wiem, śmiałku. Nie mam już więcej żadnych odpowiedzi dla ciebie. Okej, no to świetnie. Żegnaj. Dobra, czyli od Lenego już się nic nie dowiemy. Może włączymy sobie jakieś szybkie bieganie, bo nas tutaj, chciałoby się powiedzieć, noc zastanie, ale już nas zastała. Dobra. Jest Dimitri. Od Sebastiona dowiedzieliśmy się no tej inkantacji. Właściwie nauczyliśmy inkantacji niezbędnej do tego, aby odwrócić ten proces bycia zombim u Dimitriego. Tak przynajmniej myślę. Dimitri odwraca się nieznacznie w twoją stronę, gdy się zbliżasz. Wyczuwasz oczekiwanie w otaczającym go powietrzu. Ty znaleźć mistrz? Dimitri, wolny? Tak, Dimitri, wiem już, jak cię uwolnić. Dimitri odwraca się przodem do ciebie i wskazuje w twym kierunku. Prosić, przyjaciel. No, wypowiedz słowa, które nauczył cię Sebastian. Przerywasz, by zebrać myśli. Po czym z ostrożnością wymawiasz słowa, których nauczył cię Sebastian. Następnie wyciągasz rękę i delikatnie dotykasz Dimitriego w czoło. Odpoczywaj w pokoju,
Dimitri. Zaktualizowałem mój dziennik. Z westchnięciem na ustach zombie upada u twych stóp. Zdaje ci się, że słyszysz dziękować ci, przyjaciel, gdy ulega on unicestwieniu. Odejdź. O cholera, rozpadł się chłop. Ten tutaj komentuje. To chyba jedna z lepszych trumień, jakie zrobiłem, co, Dimitri? Idę. Coś po nim zostało. Amulet z brudnego szczura. Chłop się rozpadł. Ciekawe, czy Hamrys ma coś do powiedzenia na ten temat. Dzień dobry. Czyżby już po trumnę? Miło się uśmiecha. No, chyba tak, bo tutaj leży chłop. Nawet tego nie skomentował za bardzo. Dobra, słuchaj, muszę już iść. Żegnaj. Nie ma nic do powiedzenia i nie wiem nawet, czy zauważył, że Dimitri nie żyje. Tak se po prostu stoi. Dobra. Wynosimy się. No i teraz warto by w takim razie skierować swoje kroki do tej kuźni. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Zrobione. A ciekawe, skoro tak, ciekaw jestem, czy można tutaj tak sobie wejść o tako, czy trzeba coś... Drzwi są zamknięte. Halo, panie? Widzisz przed sobą przysadzistego, znudzonego strażnika. Proszę podać przyczynę swojej obecności. Kim jesteś? Może najpierw wypytamy o jakieś rzeczy. Mamy tutaj informację. Mam wiadomość dla Keldora od Guildspura z bloku aukcyjnego. Ale to moment. Zobaczmy najpierw. Się zorientujemy, co tu się w zasadzie dzieje. Kim jesteś? Jestem strażnikiem wyznawców źródła, panie. Wyznawców źródła? Tak, panie. Nazywają nas bogowcami. Dlaczego? I jesteśmy jedną z 15 frakcji w Sigil, panie. Wierzymy, że każda istota ma w sobie iskrę boskości. Nie dobra czy zła, ale potencjał do tego, żeby osiągnąć boskość. Wierzymy, że za boskością leży coś większego. Według nas całe życie ma cel. Dlatego poświęcamy swoje życie, żeby te cele zrozumieć. Z każdym krokiem naszego życia zbliżamy się do wielkości. Okej. Wygląda na to, że to coś ważnego. My w to wierzymy, panie. Mogę ci pomóc w czymś jeszcze? Słuchaj, mam jeszcze parę pytań. Co tu robisz? Strzegę bramy, panie. Ta? Mam jeszcze parę pytań. A co to za miejsce? Cholera, zniknęła nam ta opcja, że mamy wiadomość od Guildspura. Dobra. Znajdujesz się przed wielką kuźnią, która jest domem wyznawców źródła. A co to jest ta wielka kuźnia? No, oprócz tego, że jest domem dla wyznawców źródła, to także jedna z największych kuźni, jakie istnieją w świecie śmiertelników. Przez te wrota przechodzi wiele towarów. Przyjmujemy zamówienia z całych sfer. Teraz jednak nie wykonujemy żadnych zleceń, bo nasi majstrowie albo są zajęci pracą nad nowym projektem, albo mają dużo małych zamówień na kilka następnych miesięcy. W praktyce oznacza to, że nie pozwolę ci wejść, jeśli nie będziesz miał kwitu na odbiór jakiegoś przedmiotu, albo jeśli nie będziesz miał ważnej sprawy do załatwienia. Aha, czyli jednak. No ja tu mam do załatwienia sprawę niecierpiącą zwłoki. Cholera. Dobra, to moment. Poczekaj. A teraz? O! Mam wiadomość dla Keldora od Guildspura z bloku aukcyjnego. Dziękuję ci, panie. Znajdziesz go w wielkiej sali bogowców. Strażnik otwiera przed tobą bramę. Dziękuję. Czyli jednak, aby tutaj wejść, trzeba było... Co? Fosnatus... Coś tu było o tym, że grabarze uwolnili Fosnatus z jego okowów. Dobra, wyłączmy sobie teraz może to szybkie bieganie
i będziemy... Kurczę, ilu tu strażników jest. Jak w jakimś skarbcu. Co tu się dzieje? Nie, ten jest za chudy. Tam jakiś... Chyba dalej o tych niewolnikach rozmowa. No faktycznie jest. Wejście do wielkiej kuźni. Cholera. Jakbym zamiast płuc miała kominy. No to poczekaj, aż wejdziemy do środka. Tam dopiero będzie niezły komin. Coś podejrzewam. Ale grzechocze. Zrobione. Co tu się dzieje? Tu kolejnych dwóch strażników. Te skrzynki są niezwykle ciężkie. Pracownik kuźni. Tam jakiś bogowiec? Nie mogę się doczekać, jak stąd wyjdę. Cholera, tu coś jest? Co to jest? Do siedziby bogowców. No ale to moment, rozejrzymy się trochę może po okolice. Tu ktoś stuka. Chrząknięcie. Cholera. Ło, tu jakieś tryby aż wirują. Chłopaki narzekają na robotę, widzę. Tu jakiś... w ogóle te kotły. Alisa Tjeld. Kim jest Alisa? Pani Aliso, proszę poczekać. Widzisz przed sobą niską kobietę, z której czoła wystają małe różki. Jej uszy zawijają się ostro w tył na jej czaszce. Czuć od niej siarką. I to tak, że można to wyczuć pomimo ognia kuźni. Witaj. Co mogę dla ciebie zrobić? A... Mogłabyś mnie oprowadzić? Albo najpierw zapytamy, kim jesteś? Mam na imię Alisa Tjeld. Pod moim nadzorem znajduje się teren Wielkiej Kuźni, w którym teraz wykonuje się większość naszych prac. Oczywiście cała kuźnia jest o wiele większa, ale pracujemy teraz nad dużym, tajnym kontraktem, więc większość terenu jest zamknięta. Przepraszam. Rozumiem. Mam jeszcze parę innych pytań. Jaki tajny kontrakt? Jeszcze jakieś pytania? Słucham. No to... Tu mamy jakieś o jakimś biurze, w którym wydaje się przedmioty. Co tu się dzieje? O tak. Może zapytamy, co? Ile opcji dialogowych? No, dostaliśmy ogromny i bardzo tajny kontrakt, który pochłania praktycznie całe nasze moce przerobowe. Oczywiście wykonujemy mniejsze zlecenia dla pozostałych naszych klientów, ale teraz cała praca w kuźni skupia się wokół tego kontraktu. Nawet się o niego nie pytaj, bo i tak ci nie powiem. Okej. Jakiś tajny kontrakt otrzymali? I całe moce przerobowe są pochłonięte. Kurczę, to musi być naprawdę wielki. Wygląda na to, że nie zmienisz co do tego zdania. No cóż, mam jeszcze parę innych pytań. A może, słuchaj, może mogłabyś mnie oprowadzić, co? W innym momencie byłabym tym strasznie zainteresowana. Niestety, jesteśmy teraz bardzo zajęci. Przyjdź z powrotem za rok, a postaram ci się pomóc. Za rok? Okej. No dobra. W porządku. Czyli nic z oprowadzania, tajny kontrakt jakiś jest realizowany, ale może mogłabyś mi powiedzieć, słuchaj, szukam biura, w którym wydaje się przedmioty. Muszę coś stamtąd odebrać. To ten pokój z biurkiem. Tam powinieneś go znaleźć. Ten i tam to mi niewiele mówi, przyznam szczerze. Ale okej, jakoś sobie poradzimy. Dziękuję, mam jeszcze kilka pytań. Jeszcze coś tutaj było takiego. Tu mamy na przykład pytanie o to, kim są bogowcy i na czym dokładnie polegają ich przekonania, a także gdzie mogę dostać wszystkie przedmioty, które są potrzebne, żeby skorzystać z kuźni. Takie dość... precyzyjne pytanie, ale zobaczmy. Jeśli nie leżą gdzieś tu, w pobliżu, to będziesz musiał kupić je u urzędnika.
Oczywiście za cenę nominalną. Oczywiście. No dobra, to ostatnie pytanie. Kim są bogowcy i na czym dokładnie polegają ich przekonania? To frakcja o charakterze zarówno wspólnotowym, jak i indywidualnym. Ale jeśli chodzi o ich przekonania, to różnią się one nieco w zależności od tego, z kim się rozmawia. Ogólne założenia są takie, że życie, nie całe istnienie, jest pewnego rodzaju tekstem, testem. Wszystkie rzeczy, na które napotykamy w naszym życiu, są dla nas sprawdzianem, a od tego, w jaki sposób na nie zareagujemy, zależy, czy przybliżamy się do prawdziwego zrozumienia bytu. Szukamy prawdy poza wieloświatem, a dla nas jest oczywiste, że to my mamy rację. Rozumiem. Ciekawe. A jak można się do was przyłączyć? Idź porozmawiać z Keldorem z Durian. Znajdziesz go w sali spotkań, którą znajdziesz za drzwiami po prawej części ściany. Okej. Dzięki. Do zobaczenia. Aha. Tu jakieś wielkie drzwi, cholera. Co to jest? Jakiś skarbiec? Zbrojownia. Ale tłucze tutaj jakieś... Cały czas taki hałas. Gotowe? Nie. Tu też są jakieś drzwiczki. Nie wiem, czy możemy się tak krzątać po tych pomieszczeniach. Bo wygląda na to, że... tu jakiś jeszcze Tyldon idzie. Kim ty jesteś, Tyldon? Poczekaj. Widzisz brzuchatego mężczyznę o ciężkich ramionach i krzaczastej brodzie. Śmierdzi od niego, jakby nie zakosztował kąpieli od stuleci, a i jego oddech trudno uznać za rozkosz dla nozdrzy. Człowiek ten jest pochłonięty wydawaniem rozkazów swoim podwładnym, a kiedy doń się zbliżasz, akurat karze jednego z nich solidnym klapsem w ucho. Potem, dostrzegłszy cię, odwraca się, poprawiając pas. O, czego chcesz? No, mam kilka pytań. Szukasz odpowiedzi? Jakich? No, na przykład, kim jesteś? Jestem Tyldon Szary, nadzorca tego miejsca. Moja praca tutaj polega na pilnowaniu, czy robotnicy pracują należycie. I czy nikt im w tym nie przeszkadza, no, tak jak ty. I tak niewiele się przekładają, leniwe trepy. I gdyby nie ja, zmarnowaliby tutaj cały Boży dzień. Jestem surowy, ale sprawiedliwy. Spytaj tu o to każdego. Aha, czyli najpierw mówisz mi, że tracę ich czas, a potem każesz mi rozmawiać z każdym po kolei, żeby spytać, czy na pewno jesteś surowy, ale sprawiedliwy. Słuchaj, dlaczego nazywasz się Szary? Szary, bo jestem przez większość dnia uwalany sadzą z tych pieców. Takie przezwisko nadali mi moi robotnicy. Bez wątpienia z szacunku dla mnie. Powiedz z sarkazmem. Bez wątpienia. Rzeczywiście wydają się szanować twoją delikatną duszę. Powiedz z powagi, nie wątpię. No tak. Powiedz z powagą, nie wątpię. To jest jeszcze jasne. Tak musi być. No, w sumie. A cóż to miało oznaczać? To znaczy, że zgadzam się z tobą. No tak. Wieloświat byłby lepszym miejscem, gdyby wszyscy tak postępowali. A teraz muszę wracać do pracy. Ale poczekaj, może jeszcze odpowiesz mi na kilka pytań. Opowiedz mi o bogowcach. O cholera, ale się chłop rozwinął. No to zatrudniono mnie i wyszkolono, abym stał się tym, kim jestem teraz. No i jestem im za to wdzięczny. Kiedy tu przyszedłem, byłem jak świeży grunt, na którym oni wyhodowali strzelisty las. Pokierowali moimi zdolnościami i rozwinęli je.
Słuchaj, jestem prawdziwym ulubieńcem Factona i któregoś dnia okaże się, jak jestem ważny dla tej organizacji. Oni uważają, że noszą w sobie cząstkę boskości. No, ja uważam to za prawdę. Myślę, że jestem bliżej prawdy niż większość z nich. To daje mi prawo do postępowania, jakbym był Bogiem i do wymagania od moich podwładnych religijnej czci wobec mojej osoby. Uczę się, jak posługiwać się moją władzą i jak przenosić góry wiarą w samego siebie. A kiedy zawładnę wszechświatem, możesz być pewny, że nie zapomnę o tych wszystkich trepach, którzy stali na mojej drodze. Aha, już nie mogę się doczekać. To interesujące. Mam jeszcze kilka pytań. Muszę skorzystać z kuźni. Możesz dać mi trochę rudy? Ciekawe. Coś moglibyśmy tutaj ewentualnie wytopić, tak? Dobra, na razie nie będziemy tutaj nic grzebać, majstrować, bo nawet nie wiem, nie mam narzędzi chyba. Rozejrzymy się jeszcze po tym, po tej całej kuźni, zobaczymy, co tu można jeszcze znaleźć. Tu jest ta siedziba bogowców, chyba tam znajdziemy tego całego Keldona, czy Keldora, jak mu tam było. O! Tu coś jeszcze jest. Nadilin. Tym jest Nadilin? Oho, jakiś starszy facet, brzuchaty, chyba w ciąży. Widzisz starego, pomarszczonego człowieka z trzęsącymi się rękami i przebiegłością malującą się na twarzy. On przygląda ci się uważnie i mówi: Wita, czy ja cię już kiedyś nie widziałem? Jakoś mi wyglądasz znajomo. Nie ma szans, stary. Skąd? Pamiętasz skąd? Nie tak szybko, chłopcze. Takie zadanie wymaga, aby umysł trochę się rozgrzał. Żyję już długo i widziałem o wiele więcej twarzy przez ten cały czas i nie jest tak łatwo je spamiętać. Pamiętać to rzecz ulotna. Na to możesz liczyć. Przed odpowiedzią mruczysz do siebie. Co? Mów do mnie jeszcze, chłopcze. Chyba powinno być, że przed odpowiedzią mruczy do siebie. Okej, w każdym razie. Możesz mi powiedzieć, kim jesteś? Ja? No, jestem Nadilin, nadzwyczajny bojownik bogowców. Wzdycha. A przynajmniej kiedyś nim byłem. Teraz jestem urzędnikiem w kuźni, wdychającym przepełnione sadzą powietrze i przyspieszającym w ten sposób własny zgon. No to przykre. Mam następne pytanie. Czego, czy potrzebujesz... Nie, chciałem po prostu zobaczyć, jak się uśmiechasz. Cholera, jakiś... Co tu się dzieje? Chcę wziąć kilka narzędzi do kuźni, czyli od niego moglibyśmy wziąć narzędzie. Od tamtego faceta chyba jakąś rudę, tak? Od tego Tyldona czy Teldona. Dobra. No to ciekawe. Do zobaczenia, staruszku. Chyba niczego więcej się tutaj nie dowiemy. Zobaczę, czy tutaj obok takie jest małe pomieszczenie. Czy tu też można wejść? Jakby się trochę dało, nie? Tak, ale chyba tu nic nie ma. Po prostu jakaś taka alkowa tylko. Dobra, to wybierzemy się tutaj, do tej siedziby bogowców. Mamy do pogadania z tym całym chłopkiem. Okej, okay. Co tu się dzieje? Tu jest jeszcze Sarossa, strażnik... O, cholera.
robią. Tutaj tak nie grzechocze, wszystkie te śruby nie chodzą jakieś... Wow. Dobra, ale zobaczymy sobie, kim jest ta Sarossa. Jakoś tak szybko się porusza. Kim ty jesteś? Widzisz przed sobą młodą kobietę. Kiedy się do niej zbliżasz, napotykasz oczyma jej baczne spojrzenie. Masz nieprzyjemne uczucie, że kobieta chce sięgnąć głębiej, niż tylko sprawdzić kolor twoich oczu. Witaj, nieznajome. Jak minął ci dzień? Dobrze, chciałbym, żebyś mi odpowiedziała na kilka pytań. Jakich odpowiedzi szukasz, półczłowieku? Co? Dlaczego nazywasz mnie półczłowiekiem? Zaktualizowałem mój dziennik. Nazywam cię półczłowiekiem, bo nie widzę twojego ducha. Wszyscy inni śmiertelnicy, którzy przewinęli się przez moje życie, pokazywali mi swoje duchy. Jedne były błyszczącymi iskierkami, a inne gorejącymi węglikami. U ciebie nie widzę nic. Nazywam cię półczłowiekiem, bo nie widzę twojego ducha, tak jak u innych. Nie wiem, czy jest tak dlatego, że nie masz duszy, czy dlatego, że stałeś się istotą transcendentną. W każdym razie jesteś tylko półczłowiekiem. Niestety, nie jestem w stanie powiedzieć, czym jest twoja druga połowa. Cholera. Okej, rozumiem. W takim razie odpowiedz mi na kilka pytań. Jakich odpowiedzi szukasz, półczłowieku? No może, skoro mnie tu nazywasz półczłowiekiem, to może opowiesz mi o sobie, kim ty jesteś? Jestem Sarossa, córka Sandoza, jednego z faktorów bogowców. Okej. Mogę ci zadać parę pytań? Opowiedz mi o swojej rodzinie. Mój brat, Sarus, jest dzieckiem kuźni, ale boję się, że nigdy nie pojął filozofii wyznawców źródła. Mój ojciec jest tam faktorem. W swoich podróżach dotarł w rejony bardzo oddalone od kuźni, w krainy, o których większość śmiertelników nawet nie śmie marzyć. Aha. Opowiedz mi coś więcej o twoim bracie. Co z tym Sarosem? Saros to szorstki i impulsywny człowiek, który łatwo daje się ponieść swojej męskiej naturze. Rwie się, by udowodnić, że dorównuje czemukolwiek, co znajduje się w sferach. Jest pełen agresji wywołanej młodością. Wydaje mi się, że mój brat uważa się bardziej za czuciowca niż za bogowca, co tylko potwierdza mój pogląd, że czuciowcy są najbardziej niedojrzali ze wszystkich frakcji Sigil. Okej. A przy okazji dowiedzieliśmy się, że ich jest chyba 15 w całym Sigil. Sporawo. Dlaczego są najbardziej niedojrzali? Dlaczego są najbardziej niedojrzali? Bo podobnie jak dzieci, nie rozumieją, że istnieje jeszcze coś poza tym, co wychwytujemy swoimi zmysłami, co widzimy, słyszymy, dotykamy czy wąchamy. Rozejrzyj się wokół siebie. Znajdujesz się w sferach zewnętrznych. To urzeczywistniona wiara, co wcale nie oznacza, że tę materię można pojąć zmysłami. To wiara. Żadna zwykła fizyczność nie może się z nią mierzyć. Okej. Dobra. To chyba wszystko. To żegnaj. Nie to chciałem. Dziękuję, żegnaj. Okej. No dobra. Schody na wyższy poziom, a tutaj co jest? Czy strażnik mi powie, co tam za bramą? O, widzisz strażnika. Wygląda kompetentnie, ale jest chyba trochę znudzony. Witaj, panie. W czym mogę ci pomóc? Słuchaj, gdzie znajdę kogoś, kto tu rządzi? Jeśli o to chodzi, to Sandoz lub Keldor powinni być w stanie ci pomóc. Keldor jest w głównej sali spotkań, po prawej od głównej kuźni. Sandoza można zwykle znaleźć z tyłu gmachu.
Okej. Jak znajdę biuro urzędnika? Na południe od głównej kuźni, panie. Znajdziesz biuro. To biuro urzędnika. Okej. No dobra. Czyli Sandoz lub Keldor. I z tego co rozumiem, Sandoz jest chyba na dole. A tu jest główna sala spotkań. Okej. Zobaczmy, czy możemy otworzyć... Może zapiszę sobie rozgrywkę, bo nie wiem, czy które drzwi możemy otwierać, a które nie. Mam nadzieję, że będą zamknięte, jak nie możemy tam wchodzić. Cholera. To jakaś aula duża. Co tu się dzieje? Jest Keldor. We wszystkich chyba znowu jakieś... zupełnie jak u Hargrima też jest jakieś zebranie. Dobrze odnoś się do swoich towarzyszy. Tam coś... Tu jakieś przejścia. Cholera. Schody na niższy, schody na wyższy poziom. Ciągnie się ta kuźnia troszkę. Kosmos jest naszą salą. Tu są jeszcze jakieś... jakby taka... Dobra, spróbujemy mu tutaj przeszkodzić, bo nie wiem, nie będziemy... Czekali, aż skończy. Nie wiadomo, ile to potrwa. Pogadamy sobie z tym Keldorem. Widzisz silnego mężczyznę, który wygląda, jakby tryskał energią. Ma opaloną, pokrytą zmarszczkami twarz, a w jego czarnej brodzie zaczynają pojawiać się ślady siwizny. Stój, przybyszu. I witam. Co mogę dla ciebie zrobić w tym wspaniałym dniu? No, przede wszystkim mam dla ciebie wiadomość od licytatora Gildspura. Cholera, nie przeczytałem tej wiadomości, więc nawet nie wiem, co tam jest. Ale dobra. Albo, wiesz co, słuchaj, odpowiedz mi na parę pytań. Co chcesz wiedzieć? Kim jesteś? Szeroko się uśmiecha. O, mój przyjacielu. Jestem Keldor z Durian, jeden z faktotumów bogowców. Jestem zarządcą tytularnym tego miejsca, gdyż nasze prawdziwe władze są na konklawę. Aha. No to jeszcze parę pytań. Opowiesz mi o tym miejscu? To jest wielka kuźnia. Dom wyznawców źródła, znanych także jako bogowcy. Robimy tu przedmioty, które trafiają do wyższych sfer. W wielu światach cieszymy się znakomitą renomą. Pracują tu tylko najlepsi. Mówi się, że posiadamy narzędzia, które mogą konkurować z tymi z samej góry Klangedin. Osobiście nie uważam, żebyśmy byli aż tak dobrze, ale jesteśmy blisko. Aha. Czy możesz mieć dodatkowe zajęcie? Opowiesz mi o tutejszych mieszkańcach? Jest tu wielu różnych ludzi. Większość z nich to kowale i robotnice, którzy nakręcają cały interes. Mamy także dwóch inżynierów, którzy tworzą niezwykłą rzeczywistość. Zapytaj kiedyś Nila Xandera o jego kreatora snów. No, może tak zrobię. Mam jeszcze kilka pytań. Zobaczmy. Czyli o to, kim jest, już pytaliśmy. O tym miejscu również, ale może coś nam zdradzi na temat frakcji swojej. Chcę zobaczyć tajemny projekt, jeśli można. Cholera. Nie, najpierw powiedz mi o tej frakcji. Chętnie. Co chcesz wiedzieć? Cholera, ile tego tutaj jest? Jakie są wierzenia tej frakcji? Historię? Kto jest wrogiem? Słuchaj. Jakie są wierzenia tej frakcji? Wierzymy, że wszechświat istnieje po to, byśmy mogli zostać poddani sprawdzianom. Że jest miejscem, w którym poprzez próby udowadniamy naszą wartość. Trwają one całe życie. Całe inkarnacje. Każdy krok, każdego dnia może być początkiem próby.
a nagroda, jaką otrzymasz w przyszłym życiu, zależy od tego, czego nauczyłeś się w tym. Wierzymy, że naukę zdobywa się poprzez doświadczenie, a doświadczenie trwa całe życie i sprawia, że stajesz się czymś więcej niż tylko pojedynczym istnieniem. Mhm. No dobra, jak dotąd ma to sens? Mów dalej. A więc życie to próba. Podejmujemy ją. Kiedy przechodzimy ją pomyślnie, przechodzimy w nową formę. Może być to sędzia, potwór lub moc. Jak zawsze wybory, których dokonujemy w życiu, mają znaczenie. To, czy mamy wolną wolę, czy nie, wciąż jest kwestią sporną. Uśmiecha się. Oczywiście jestem po stronie tych, którzy wierzą w wolną wolę. Niechętnie myślę, że ktoś już za mnie podjął decyzję. Rozumiem. Mam jeszcze parę pytań odnośnie waszej frakcji. Opowiedz mi historię frakcji, o. No cóż, powszechnie uważa się, że początek naszemu ruchowi dał Pierrin, jeszcze przed Wielkim Przewrotem, gdy liczba frakcji wynosiła 15. Podczas przewrotu Augi i Szwauny nadała naszym wierzeniom ich obecną formę. Żyła przez 1000 inkarnacji i każdą pamiętała. Uczyła nas, jak traktować intuicję i wprowadziła w nową erę. Tych dwoje to najważniejsze postaci naszej frakcji. Mamy o wiele więcej opowieści, ale te tworzą szkielet. Mhm. Dobra. Co jeszcze moglibyśmy tutaj wypytać? Co będę mieć z tego, że się do was przyłączę? Cały czas jest o tym przyłączeniu się, to jest też ciekawe. Ale może mi powiesz, kto jest wrogiem frakcji? No, nie mamy wrogów jako takich. Oczywiście są tacy, którzy sprzeciwiają się naszej wierze. Na przykład Loża Ponurych naśmiewa się z poglądu, że ludzie stają się coraz bardziej doskonali. Myślę, że skoro nie wierzą w sens, mogliby równie dobrze skończyć z tym raz na zawsze. Tak samo jak grabarze. Ci myślą, że życie to złudzenie, przygotowanie na wielką śmierć, a nasze wierzenia bronią sensu życia. Oni lansują śmierć. My świętujemy życie. Cóż może być bardziej przeciwnego? No tak. Zobaczmy, o co jeszcze. Czym się zajmujecie? O. No cóż, prowadzimy wielką kuźnię, a także dom zwiastowania, gdzie szkolimy tych, którzy wydają się być zdolnymi hultajami, którzy wykazali się pewnymi umiejętnościami, które wyróżniają ich ze zwykłych śmiertelników. Niektórzy mówią, że robimy to, ponieważ chcemy być silni, ale robimy to dlatego, że wierzymy, że jest to część próby. Robimy, co możemy, aby upewnić się, że każdy wypełnia swoje obowiązki. Chcemy widzieć, jak wieloświat posuwa się do przodu. No oczywiście. Zobaczę, jeszcze chyba została nam jedna albo dwie. Dlaczego tak się nazywacie? O. To dobre pytanie. Nasza prawdziwa nazwa to Wyznawcy Źródła, ponieważ wierzymy, że życie pochodzi z czystego, odwiecznego źródła. Ale ponieważ wierzymy, że każdy ma w sobie potencjał, by zostać mocą, naturalne jest, że nasz przydomek to bogowcy. Okej. No dobra. Czyli chybaśmy wszystko już, co mogłem, to wypytałem. A jeszcze chciałem zobaczyć tę notatkę, zanim mu ją oddam, to jestem ciekaw, o czym on tam pisał. Ten cały Gildspur. To wiadomość o doręczenie, której poprosił Gildspur. Masz ją zanieść do Keldora z Durian w Wielkiej Kuźni. Wygląda to na prywatną korespondencję, ale nie możesz, nie masz żadnych skrupułów, żeby ją przeczytać. Po dokładniejszym obejrzeniu okazuje się, że jest to ulotka promująca usługi Gildspura. Jesteś trochę rozczarowany,
że nie jest to coś bardziej ekscytującego. No właśnie. Myślałem, że może tam będzie coś na temat tego tajnego kontraktu. No dobra, no to nie pozostaje nam nic innego, jak oddać tą notatkę z powrotem tutaj temu Kaldorowi. Tym niemniej myślę, że to będzie doskonały moment na to, aby zapisać sobie w tym miejscu odcinek i zakończyć jego nagrywanie. Natomiast no, w przyszłym odcinku dostarczymy tę notatkę, właściwie oddamy notatkę tutaj temu Kaldorowi. I zobaczymy, czy coś jeszcze moglibyśmy tutaj poszperać w tej kuźni, czy to na razie będzie koniec. Także tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. No a przy okazji chciałbym Wam życzyć przyjemnego popołudnia bądź wieczoru, a my, jak zwykle, widzimy się w następnym. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.